Czy zdarza Wam się, że jadąc rano do pracy dopada Was stres? Lub w czasie pracy znowu Was goni? Jeśli tak, to powiemy, jak sobie z nim poradzić. Zaczynamy. Mnie przegoniło przed tym odcinkiem. Da. No i to jest wstęp, stary. Okay. Dobry wstęp zrobiłeś, Ameryka. Cześć, tutaj Michał Szczepanek. I Piotr Piwowa. Proszę Państwa, powitajcie gromkimi komentarzami Piotra, który wraca po dłuższej nieobecności. I uczcijcie, pogratulujcie oraz docencie Michała, który walczył dzielnie, a chłopaki zastępowali mnie jeszcze dzielnie, chociaż nie wiem, kto kogo zastępował. Słuchajcie, co my tu robimy? Codziennie z samego rana o 5:30 serwujemy Wam szybkie espresso, czyli jeden tip na dany dzień. A nasze perliste głosy, z jak wielką przyjemnością wypowiadam tą sekwencję, wprost w Wasze usta docierają z naszą wiedzą, humorem i dziękczynieniem za ten czas, który... Czekaj, bez sensu to powiedziałem. Bardzo dobrze to powiedziałeś. Dobra. Piotrze, dlaczego stres jest taki ważny? Dlaczego ten temat? Pomyślałem, że idealny temat na twój powrót, bo ty to zawsze jest... się stresujesz przed nagraniami po dłuższej przerwie. Ale naprawdę tak jest, no nie? I jak mi powiedziałeś, że dzisiaj będziemy... Serdecznie was witam. I jak mi powiedziałeś, że dzisiaj będzie o stresie, to pomyślałem, świetny odcinek, Michał. Ciekawe, czy z radości, czy ze złośliwości wybrałeś ten temat na ten odcinek? Oczywiście, że ze złośliwości. Moi drodzy... Czekaj, teraz ja. To powiem ci, świetny wybór, bo czuję się jak... Czuję się jak chłopaki z Prison Break przed drugim sezonem, albo Małysz przed drugą serią. Przed drugim skokiem. Naprawdę mam pełno w gaciach. Tak? Poważnie. Przecież dzisiaj mam 3 godziny nagrań. Damy radę, rozgrzewkowy odcinek. Stres. Rzecz, stres, która codziennie dopada każdego w mniejszej lub większej formie. Czy teraz... zawsze jest zły? Nie. No właśnie. Nie zawsze. Otóż... Dzisiaj przeżywamy stres w sytuacjach, w których nie powinniśmy go przeżywać. Stres, czyli taka reakcja naszego organizmu na jakieś zagrożenie. Wydziela się kortyzol, hormon, który powoduje, że na przykład mamy różne problemy z żołądkiem i tak dalej i bije nam szybko serce. Powinien się pojawić w sytuacji zagrożenia życia i szczególnie ewolucyjnie ma to sens, bo jeżeli wyjdziemy na sawannę i spotkamy tygrysa lub na Alaskę i niedźwiedzia, no to... Ten stres jest potrzebny. I pasuje szybko podjąć decyzję, bić się czy uciekać. Właśnie. Tak. Walcz, uciekaj albo udawaj martwego. O, trzeci! Ale dzisiaj, kiedy jedziemy do pracy, widzisz korek i czujesz z tym związany stres, ta reakcja w ogóle nie pasuje do tej sytuacji. Tak. Tak naprawdę nic nie możesz zrobić. Bo Sejczęto przed tobą nie wygląda jak dziki lew. Albo nie możesz być Mojżeszem, który spowoduje, że te samochody się rozstąpią jak Morze Czerwone. Pięknie to powiedziałeś, naprawdę. No, w każdym razie, czy nasza reakcja na stres, który spotyka nas codziennie, jest adekwatna? Adekwatna. No właśnie, nie. Nie jest adekwatna. Nie, tylko podbiłem twoje słowo, bo to samo, tak. Co możesz zrobić, jeżeli masz korek? No, jedynie szkodzisz sobie, jeżeli masz ten stres, zamiast się zająć jakimś już kreatywnym myśleniem. Załóżmy, że jedziesz na spotkanie, na nagrywanie RTCK Espresso. No. I masz pełno w gaciach, byś naprawdę... No to spóźniesz. To jest problem. To jest problem w korku, bo albo masz pampersa, albo sobie musisz poradzić jakoś inaczej. Ale nic ci to nie da, że się wtedy stresujesz, bo siedzisz w tym sosie kortyzolu i tak dalej i nie jesteś kreatywny i tak dalej. A mógłbyś znaleźć jakieś takie zastępcze rozwiązanie. A co ty robisz? Już mógłbyś wtedy posłuchać sobie jakiegoś tematu, o którym będziemy gadać, przygotować jakoś lepiej, spóźnimy się, ale nagramy to sprawniej. Mamy stres dworaki. Dwojaki? Czworaki? Stres i dystres. Dwa rodzaje stresu. Stres jest nam też potrzebny w sytuacjach, kiedy na przykład mamy występ przed publicznością. Nie możemy przyjść tak takie luzaki, no nie, i po prostu zlać ten temat, tylko jednak ten dobry stres jest potrzebny, żeby być przygotowanym, no nie? Żeby tak zmotywować się do działania, tak spiąć. Ale nie za bardzo, bo wtedy przejawia się on jako dystres, który nas tłamsi. Dlatego zastanówcie się dzisiaj, czy sytuacje, które wywołują u was stres, rzeczywiście powinny taką reakcję wywoływać? I ty zastanów się, Michał, czy chcesz kończyć odcinek, ponieważ ciekawe, że powiedziałeś o występach, bo jak sobie pomyślałem, że będzie dzisiaj o stresie, pomyślałem sobie, jak sobie radzę ze stresem. No nie? No. I mam dla ciebie małą niespodziankę muzyczną, a ty teraz jeszcze mówisz o występach. Wszystko się skleja. No to proszę, ten pierwszy odcinek powitalny Piotra może być ciut dłuższy, wybaczcie nam. Dobra. To jeszcze przejdźmy do krótkiej sekcji, jak radzić sobie ze stresem i zrobię ci małą niespodziankę muzyczną. Znaczy, nie wiem, czy to będzie dla ciebie niespodzianka,
czy żenada, no nie? Może być francuska żenua. Zobaczymy. Teraz się stresuję, co ty wyprawiasz będziesz. No. Jak radzisz sobie ze stresem, Michał? A, jak sobie radzę? Tak. Przede wszystkim należy odwrócić kierunek naszych myśli. No. Jeżeli skupiamy się na tym problemie, na tym korku i tak dalej, odwróć swoje myśli od tej sytuacji. Zacznij sobie słuchać jakiejś muzyki, włącz sobie na YouTube jakiś mądry podcast, show, RTCK. Po prostu zmień kontekst, w którym siedzisz, żebyś wyszedł z tego kontekstu i popatrzył na to innymi oczami. I wtedy uruchamiamy korę przedczołową, która... O, uruchamiamy. Dobre słowo, bo miałem cię też zapytać, a ruch? Które, dlatego cię pytam, bo jestem teoretykiem tej kwestii i chętnie bym się dowiedział. Ruch Czekowski stres. Ruchowe, o których też mówiliśmy, redukują stres, no bo automatycznie tak jakby cała ta pompa, krwiobieg filtruje te złe hormony i oczyszcza. Więc oczywiście ruch też redukuje stres. Pytanie, jak często ruszamy się też po pracy. 20 minut takiego biegu jest konieczne, żeby tak zredukować codzienny stres. Wczoraj jak rozmawiałem z Michałem przez FaceTime'a, to on cały czas skakał przed kamerą. Także on nie rozróżnia przed pracą czy po pracy, on po prostu cały czas spotkania. No i teraz płynnie przechodząc do tego, bałem się, że Michał mnie zapyta, jak radzisz sobie ze stresem. I gdyby mi powiedział, ciekawe czy się ruszasz, musiałbym powiedzieć, że nie. Więc mam przygotowaną odpowiedź. Mówię mu, lubię uprawiać swoje pasje. Mhm. Michał zapytałby, a jakie na przykład? No. Ja mówię, gram różne durne melodyjki na harmonice i to mnie bardzo odpręża. Wow. Michał, możemy muzycznie... Możemy zakończyć nasz odcinek? Uwaga. Dobrze, zamiast outro muzycznego będzie outro Piotrowe. Outro muzyczne. Jeśli myślicie, jak poradzić sobie ze stresem, zastanówcie się, do czego pała wasze serce. Jeśli okaże się, że są to różne instrumenty dęte, może wyglądać to tak. Wow. Skończę w połowie, żeby Michał miał trochę niedosyt, chyba że go to zdenerwowało, żeby mniej się na mnie denerwował. Wow, rewelacja. Piotrze, wow. Znam cię od tej strony. Naprawdę? Zagram ci coś jeszcze po odcinku, a tymczasem tyłówka. Tyłówka i napiszcie w komentarzu, jak wy radzicie sobie ze stresem, może też wiele osób się najpierwie waszymi radami. Dziękujemy i do zobaczenia jutro, 5:30 z Piotrem. Jak dobrze być z wami. Cześć.